Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam was wszystkich, to jest Wysłuchania, się nazywam Artur Nowak. Kolejny raz naszym gościem, myślę tutaj o kanale Braci Sekielskich, jest Ignacy Dudkiewicz. Witaj Ignacy. Dzień dobry. No jest książką, bardzo ważną książką, Pastwisko. O tej książce dużo mówiono, zanim jeszcze się ukazała, ale rzeczywiście wszyscy, którzy ją czytali, mam takie wrażenie, mówią, że no to jest takie kompendium tego, co się dzieje w Kościele, o wielu rzeczach, o których nam się nie śniło. Też taka bardzo ważna analiza, ale też próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest tak, jak jest, co się kryje za fasadą Kościoła. Ignacy porozmawiał z blisko setką chyba duchownych, z tego, co kojarzę. No, łącznie było wszystkich rozmówców i rozmówczych 70, z tego większość to byli duchowni, tam 50 kilku. Kilkunastu biskupów. W tym 11 biskupów. Tak. Świetnie. Zacznijmy od tego, bo tak się zastanawiam w ogóle nad tym, czy twoim zdaniem Kościół da się w ogóle zreformować. I żeby wyjaśnić, dlaczego się o to pytam, to mam takie wrażenie, że Kościół w jakimś sensie sprywatyzował religię. Nie mówię o tobie jako członku Kościoła, mówię oczywiście o tym establishmencie, w tym sensie, że oddał pewnej bardzo nielicznej grupie władzę nad tym, żeby decydować o tym, no, co jest dogmatem, co nie jest dogmatem, co jest prawda, w jaki sposób ma przebiegać wykładnia tego, co mówił Jezus i ojcowie Kościoła, którzy też kształtują jego doktrynę. W zasadzie jesteśmy od nich uzależnieni. Oni dyskutują o tym w ramach jakiegoś synodu, który jest jakąś nową jakością i kontynuacją soboru, który był zamrożony przez Jana Pawła II, i starają się o tym, żeby świeccy brali udział w Kościele, ale również nie ma o tyle zmiany, że decydują o tym przede wszystkim duchowni. Możesz się ze mną oczywiście nie zgodzić, bo na przykład w Niemczech biorą też na równi katolicy z duchownymi w tej kwestii, ale pytanie jest takie, czy co by się musiało zmienić w Kościele? Może najpierw takie pytanie, żebyśmy mogli mówić o realnej reformie. No bo wszyscy krytykują Kościół, no a to też nie jest żadna sztuka, no bo w zasadzie to już jest takie trochę kopanie leżącego. Ale jest pytanie, co by się musiało zmienić i czy da się to po prostu zmienić? Może tak na początku, na rozgrzewkę takie pytanie. Szczęście jest taka rozgrzewka, która od razu jest takim porządnym kardio, ale spróbuję. No to oczywiście to zależy od tego, czy mówimy o perspektywie tutaj polskiej, lokalnej czy globalnej, no bo jeżeli mówimy o kopaniu leżącego, to mówimy o perspektywie polskiej czy europejskiej, no bo globalnie Kościół z roku na rok ma więcej wiernych, a nie mniej. No, ale to nie jest centrum Kościoła już Europa, no tak, i zgoda, Polska, więc, i w zasadzie... Absolutnie zgoda, tylko też ta perspektywa na przykład w związku z tym papieża Franciszka na to, co się dzieje w Kościele, on się mniej przejmuje tym, co się dzieje w Polsce, bardziej... W Europie też się całościowo, nie przejmuje. Całościowo go interesuje to, że w skali świata Kościół raczej zyskuje wiernych, tylko po prostu w zupełnie innych miejscach świata. W Ameryce Południowej. Ta geografia już od dawna jest taka, tak? Znaczy już od dawna, czy ponad 40% katolików i katoliczek na świecie to jest Ameryka Łacińska, więc najistotniejszy udział. Tam bije serce Kościoła. No tam bije serce Kościoła, coraz mocniej bije w Afryce, powoli mniejsze bije w Azji, a w Europie i w Stanach Zjednoczonych stopniowo spada ciśnienie. Gaśnie. To tętno się zmniejsza, a przynajmniej bardzo wyraźnie zmienia się ten rytm. Więc, ale jeżeli rzeczywiście w Polsce, no to rzeczywiście powoli mówimy o kopaniu może nie tyle leżącego, co bardzo takiego stopniowo upadającego, no bo to jest też kwestia tego, z jak wysokiego konia Kościół w Polsce spadał. No, to jest tak potężna instytucja. Kobyła. Instytucja, która siedziała na tak potężnej kobyle wpływów społecznych, kulturowych, symbolicznych, historycznych i tak dalej, że na poziomie takim instytucjonalnym jeszcze długo będzie upadać, no bo ma z czego oddawać, ma co sprzedawać, ma jeszcze tych księży wcale nie jest jeszcze tak mało, tych wiernych jeszcze chodzących do kościoła
takich skądinąd jak ja, wciąż jest istotna grupa, więc to jeszcze potrwa, nie? Ale oczywiście kierunek jest nie... Grawitacji. Jest ewidentny, a pęd jest nieuchronny, tak? Znaczy to się na pewno nie odwróci. Więc wracając do twojego podstawowego pytania, co by się musiało zmienić? Gdyby tak rzeczywiście istotnie się miało zmienić sposób sprawowania władzy w Kościele, to opcje są dwie. No, albo musiałby jakieś nastąpić nieprawdopodobna iluminacja, jednoznaczne działanie Ducha Świętego, który nawróciłby wszystkich hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego i to w skali powszechnej. Co wydaje się szczególnie w tej chwili najbardziej prawdopodobnym sposobem rozwiązania tej sytuacji. No a druga opcja jest taka, że musiałoby dojść do bardzo istotnego namysłu doktrynalnego, nie tylko nad sposobem zarządzania, bo to można zrobić, nie? Tak jak mówiłeś w Kościele w Niemczech, nie wiem, kiedy jest droga synodalna, to tam świeccy mogą po prostu przegłosować biskupów, duchownych i biskupów i tyle, nie? I pewne rozwiązania. No już tak zrobili poniekąd i chyba raczej na Watykan się nie będą oglądać. I nie tak, nie? No i nie zamierzają. I tak naprawdę Watykan niewiele może, no bo to są takie historie, jak z księżmi w Austrii, którzy ileś lat temu ogłosili, że jasne, że oni... My jesteśmy Kościołem. Tak, no ale i oni ogłosili, że błogosławili pary jednopłciowe, będą błogosławić. A Benedykt powiedział, jak wam się nie podoba, to wypadł. No tak im powiedział, ale jednocześnie biskupi austriaccy wiedzieli, że tych księży jest na tak dużo, że gdyby mieli ich wszystkich wrzucić w kary, no to nie mieliby kim po prostu robić podstawowej, duszpasterskiej i sakramentalnej roboty. Więc w tym sensie nie będą się oglądać na Watykan, robią po swojemu, strukturalnie to jest jakaś inny sposób działania, jest ten głos świecki znacząco silniejszy, ale nie jest to zmiana na poziomie logiki funkcjonowania całej instytucji i jakby podbudowy teologicznej, która za tym stoi. A ta podbudowa teologiczna no zakłada, że jest pewna szczególna grupa w Kościele, kasta duchownych, wyższego i niższego szczebla księży i biskupów, którzy decydują, tak jak wspomniałeś, o wszystkim. Tak? Znaczy, którzy decydują... są w tym ekskluzywnym klubie wybrańców Boga. Tak, i o ile czasami dopuszczają świeckich, ale to jest tylko na zasadzie ich dopuszczenia. To znaczy oni mogą dopuścić, ale nie jest tak, że świeccy sami mogą się do tego głosu dobić. I skontrolować jakoś w pewnym momencie tą grupę. No tak, no i oni odwołać się. Oni decydują o personaliach, oni decydują o kolejnych nominacjach, oni decydują o pieniądzach, oni decydują o losie poszczególnych wspólnot, parafii i tak dalej. I oni decydują, co jest fundamentalnie ważne w instytucji religijnej, no właśnie o przekazie wiary, o doktrynie, o interpretacji Ewangelii i, co również jest fundamentalnie ważne, sankcjonują dostęp do tajemnic, tak? Czyli do sakramentów, tak? do pewnych rytuałów. No są szafarzami. No tak, tylko że oni są nie tylko szafarzami, oni są też strażnikami, nie? No bo i mają, sensie... jako jedyni mają dostęp do tego, niektórzy mówią złośliwie, sklepu, tak? Który ma taki monopol na to, żeby te sakramenty dostarczać. Nie, bo gdyby oni byli tylko szafarzami, to pół biedy, nie? Znaczy to w sensie, to jest jakaś pewna służebna rola, bycie szafarzem. Taka jest logika tego myślenia. No tylko, że oni są też kontrolerami, tak? Znaczy oni są na bramce biletowej. No i to jest coś, co jest już zupełnie... No tak, no jest głęboko problematyczne. I co jest bardzo istotne, to jest też tak, że Kościół nie był na to skazany. Tak? To znaczy, że ten sposób rozumienia kapłaństwa, tak, jak stanu duchownego, ewoluował w Kościele i to stopniowe nadawanie mu kolejnych prerogatyw, kolejnych władz, centralizowanie władzy w Rzymie, centralizowanie władzy biskupiej w diecezjach oraz to, że kler coraz bardziej się alienował w swoich rolach, funkcjach i władzy od ludzi świeckich, od wiernych, no to jest pewien proces, tak? który nie nastąpił już zaraz w pierwszych latach Kościoła. On się zasklepił. Przez wiele, wiele wieków, ale dzisiaj on ma bardzo silną podbudowę teologiczną, która dotyczy właśnie nie tylko struktury i funkcjonowania, no ale właśnie też doktryny, tak? Znaczy też teologii. Wiesz, ale też dodałbym do tego jeszcze taki ważny komponent, to jednak jest mentalność, tak? No bo tej mentalności takich ludzi, którzy wszystko wiedzą, którzy są wybrani i świeccy są do nich ewentualnie głosem doradczym, jak ta rada bojarów przy carze, tak? Jak on, oczywiście car zechce wysłuchać tej rady, no to też bym nie bagatelizował, bo mentalność też robi swoje. Jak ktoś ma jakąś określoną mentalność, no to
choćby nie wiem, jaka reforma nastąpiła, no to jej implementacja będzie już bardzo utrudniona. No bo jak już przywołałeś ten przykład tej bramki i tego biletowania, to pomyślałem sobie tak, jak mamy w firmie kogoś, kto się źle zachowuje, no to możemy go zwolnić, tak? Więc nie nadajesz się do naszego teamu po prostu. Robisz nadużycia, zachowujesz się wobec nas nieładnie, niekulturalnie, jesteś moberem, tak? Dziękujemy ci, do widzenia. Jeżeli w rodzinie następuje jakaś przemoc, można zgłosić to na prokuraturę w tej chwili, no i są środki, wypad z domu i na czas nawet już wyjaśnienia tego w postępowaniu karnym, nie możesz się do nas zbliżać, tak? No a w kościele nie ma tak, tak? To jest tak, że jak ktoś już zostanie tym biskupem, to jest tym biskupem do końca życia. W zasadzie władza biskupia i odpowiedzialność bezpośrednio przed papieżem, i pokazują to liczne przykłady, jest bardzo silna i następuje tutaj takie całkowicie oddzielone właśnie od woli wiernych, bo ci biskupi nie mają żadnego mandatu tutaj normalnego wiernych, tylko oni mają jakiś, no nie wiem, trudno to nazwać, nie wiem, czy to jest układ. Wiesz, no, ty pokazujesz w swojej książce, tak, w pastwisku, że często to jest układ homoseksualny, często układ jakiegoś protektora po prostu i potem za bardzo nie wiadomo, co z takim człowiekiem wziąć. No jest taki kasza, któremu, nie wiem, jakiś kardynał obiecał, że będzie biskupem, tworzą mu diecezję w Sosnowcu, tak, powołują go i tam mamy od samego początku tą historię, którą ty opisujesz w książce, która zresztą też była opisywana wcześniej, tak, na temat rektora, który gdzieś tam w jakimś darkroomie się spotyka, rektora seminarium z jakimś chłopakiem. Potem się okazuje, że jest jedna, druga historia z samobójstwem teraz, jakąś orgią na plebanii. W międzyczasie no, różne historie tam są mówione na temat biskupa Kaszaka. No nic mu nie można zrobić. Trzeba no właśnie Dąbrowy Górniczej, która gdzieś po prostu jest już jakimś takim karykaturą w ogóle pewnej jakiejś historii obyczajowej, tragicznej. Oczywiście bardzo, żeby coś w ogóle temu facetowi zrobić, ale takich kaszaków jest mnóstwo i nie ma na nich patentu, rady po prostu. Nie ma na nich patentu, no bo jeżeli mechanizm wyboru biskupów jest tak skrajnie nietransparentny, niepoddany tak naprawdę kontroli, żadnej, a w Polsce jeszcze przez długi czas za pontyfikatu Jana Pawła II już był pozbawiony nawet tej czysto wewnętrznej, korporacyjnej kontroli. Niektórzy strony... mówią za pontyfikatu Kowalczyka. No tak, no, ale ze strony kongregacji do spraw biskupów, no bo dokładnie, teoretycznie tak to powinno iść, że tam się zbierają jakieś komisje. To oczywiście wszystko są wewnętrzne ciała kościoła, ale przynajmniej ktoś z jakiegoś innego kraju zerka w te akta, coś tam może zapytać, no teoretycznie. Tak. Nie? I czasami to działa, czasami nie, czasami też nie wszystkim i nie zawsze się udaje swoich protegowanych przepchnąć. Tak? Znaczy nawet Gulbinowicz, no, który protegował bardzo wielu biskupów, nie wszystkich księży, których sobie wymyślił na biskupów, udało mu się, zwłaszcza w końcowej fazie jego funkcjonowania jako metropolity wrocławskiego, kiedy tracił wpływy, przepchnąć. Nie? Tak, bo, tak, ale tak. To jest, więc to też są takie sploty układów, jakichś sił, które no, sam Gulbinowicz nie zostałby biskupem, gdyby władza ludowa nie zezwoliła na to, no, żeby tak, on został kardynałem. Tak, tak, tak. Tak. Mhm. No więc w tym sensie, jeżeli ten proces jest tak nietransparentny, no to efekty nie mogą być inne, ale znowu wracam do tego, że to jest sposób, to są komisje, procedury, mechanizmy, które oczywiście warto poprawiać i warto reformować i gruntownie poddawać namysłowi, ale znowu wracam też do tego, że mamy tutaj fundamentalny problem z rozumieniem istoty tego, kim jest biskup dla diecezji. Tak? To znaczy teoretycznie, jak biskup zakłada pierścień, tak? Który wierni go niekiedy całują, już na szczęście niektórzy przynajmniej zaczynają troszkę rzadziej wyciągać w ten sposób rękę i troszkę normalnie ją podawać, ale no, ten pierścień nie jest teologicznie i tradycyjnie, patrząc w historię doktryny Kościoła, nie jest znakiem szczególnej godności, ale jest znakiem zaślubin. To w tym sensie biskup bierze w diecezję w relację małżeństwa. No tyle tylko, że po pierwsze to oznacza, że nie powinien nigdy tej diecezji zmieniać. Tak? A w Polsce na przykład mamy do czynienia z biskupami, którzy przechodzą przez 3 kolejne diecezje, no co wydaje się jakoś sprzeczne z tym, co Kościół mówi o nierozerwalności małżeństwa. No i drugi mechanizm, który jest niezwykle istotny, jakby pokazuje tę niemoc świeckich,
no małżeństwo do cholery jasnej wymaga zgody obu stron. Tak. Tak, a tu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy oto lud, kościół. Zostaje oblubieńca w średniowieczu. Kościół lokalny w danej diecezji po prostu zostaje poinformowany. Oto jest twój mąż, no tak? Oto jest twój oblubieniec, oto jest twój małżonek. Mówiono, że to jest dobra partia. No tak, no ale tyle tylko, że po pierwsze już od tego dawno odeszliśmy. Nie ma tutaj... A po drugie, kościół tradycyjnie inaczej wybierał biskupów, tak? To znaczy rzeczywiście wierni w pierwszych wiekach kościoła, to wierni wybierali biskupów. Potem problem polegał na tym, że w momencie, kiedy teoretycznie wierni wybierali biskupów, a w Europie był feudalny ustrój monarchiczny, to tak naprawdę decydował król, no więc przesunięto te prerogatywy na księży, na kapitułę katedralną. No, bardzo ochoczo w to wszedł. Ale później robili to księża zebrani w kapitule katedralnej, a to, że papież jednoosobowo tak naprawdę, no bo są te kongregacje, te komisje, ale tak naprawdę on ostatecznie może sobie wybrać spod małego palca, kogo chce sobie wymyślić, powołuje tych biskupów, no to jest najkrócej funkcjonujący w kościele sposób powoływania biskupów. Tak? Znaczy każdy z tych, które wcześniej pokrótce opisałem, funkcjonował dłużej. Tak? Więc zwłaszcza w takiej instytucji, która nieustannie lubi odwoływać się do tradycji, do dobrych wzorców, do niezmienności i tak dalej, no widać, że ta zmienność jest bezproblemowa, jeżeli dotyczy centralizowania wpływów, władzy i sposobów i mechanizmów wpływów. Tak? Znaczy wtedy nagle się okazuje, że można zmieniać, można modyfikować ugruntowane i bardzo spójne ze źródłem, tak? Z Ewangelią i z pierwszymi wiekami chrześcijaństwa treści nauczania i funkcjonowania. Może gdyby biskupi byli przeznaczeni bardziej do pracy, do pełnienia pewnej funkcji służebnej, sprawowania jakichś tam sakramentów zastrzeżonych dla biskupów, no bo to jest bierzmowanie, chyba kapłaństwo też, z tego co pamiętam. To też można by zmienić. Jasne, no. Ale chodzi mi o to, żeby ich pozbawić tych tłustych synekur, bo wiesz, mój kolega Marcin Wójcik pisze teraz, twój zresztą też znajomy, artykuł na temat biskupów w stanie spoczynku. To im biskupi w stanie spoczynku kosztują, znaczy ja nie mówię nas, bo ja nie jestem członkiem żadnej tam diecezji, ale kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, no bo to jest emerytura, to jest wynagrodzenie, które dostają z kurii, tak? To liczę po 10, to jest 20 tysięcy, no kilka etatów, no ogrodnik, nie wiem na ile pełnoetatowy, na ile kurialny, kapelan, kucharka, no podróże, lekarz i tak dalej. Myślę, że ja nie przesadzam, jak mówię, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przesadzasz. Absolutnie. Myślę, że czasami jest o wiele większej, bo jak patrzysz sobie na wille, w których oni mieszkają, to jest kilka milionów na remont teraz pałacu dla Gądeckiego. Kilka milionów, tak? A on sam prosi o to, żeby opodatkować kościół, bo ten kościół jest biedny. No to przyznam, że to jest po prostu jakiś absurd. Nie, i oczywiście też biskupi, seniorzy sami też żyją w różnych warunkach, no bo też... No bo widziałeś to. No bo widziałem to i też niektórzy z własnego wyboru, ale też nie ma co tutaj tego szczególnie gloryfikować normalności, tak? Ale żyją w znacznie skromniejszych warunkach, no ale jak odwiedzałem arcybiskupa Mariana Gołębieskiego, no to żył on w nieprawdopodobnych dla mnie zupełnie warunkach. Jak, no powiedz kilka słów. Jak lata temu odwiedzałem, żeby go zwywiadować, arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, no to też jego apartament był wielkości zupełnie dla mnie onieśmielającej. Tak. Ale co masz na myśli? No był po prostu gigantyczny, tak? To znaczy, i to był jego wyłączny apartament, tak? Znaczy on mnie przyjął w swoim apartamencie. To jakiś była... pałac? Czy... Znaczy to było jedno ze skrzydeł pałacu. Ale to było jedno piętro, czy kilka pięter? Nie, no jedno piętro, ale tak lekko licząc, no to jadalnia, w której mnie przyjął, pewnie miała ze 40 metrów, tak? Jakby mówimy o jadalni. Tak? O samej jadalni, tak. A oprócz tego ma prywatną kaplicę, sypialnię, gabinet, bibliotekę i tak dalej. Tak? Znaczy to mieszkanie było naprawdę gigantyczne. więc w takich warunkach również żyją i ty powiedziałeś, że ty się do tego nie dokładasz. Oczywiście częściowo się dokładasz, no bo oni też dostają ZUS-owską emeryturę. Tak. A na przykład arcybiskup Głódź dostaje również przecież generalską emeryturę, również z twoich podatków. Znaczy dostaje ZUS-owską, generalską, oprócz tego wyznaczoną przez kurię, tak? No to jest... No i bądźmy też szczerzy, ostatecznie sobie nie tak mało zaoszczędził przez czas swojego funkcjonowania jako biskup. Mówię, najpierw przecież jako ważny kurialista Watykania, a później jako ordynariusz trzech diecezji, bo diecezji polowej
warszawsko-praskiej i na końcu archidiecezji gdańskiej. Nie, więc oczywiście, że to jest, aberracja, tak? Znaczy tutaj musimy pomyśleć o jakimś głęboko innym sposobie funkcjonowania. Znaczy tylko, że z jednej strony to jest tak, że możemy o tym myśleć, możemy to postulować na poziomie Kościoła powszechnego, myślę, że to się nieprędko wydarzy, a na poziomie Kościoła polskiego paradoksalnie szybciej, ponieważ wymusi to sytuacja, tak? To znaczy w momencie, kiedy trzeba nie zacząć sprzedawać część z tych pałaców, część tych apartamentów, na co mam głęboką nadzieję, że tak się wydarzy i że to po prostu będą te budynki licytowane, choćby na odszkodowania dla osób skrzywdzonych. No tak było w Ameryce seksualną. Już, tak, no to, tak, więc tu też nie mówimy o precedensowych sytuacjach, tak? Tak. No to wtedy biskupi też będą musieli funkcjonować inaczej. Również dlatego mniej księży niż kiedyś decyduje się na przyjęcie nominacji biskupi. No tak. Też przypomniałem sobie, że Jędraszewski, no to są trzy lokalizacje. To jest Zakopany, to jest koło Tyńca jakaś rezydencja oraz we Florianie, z tego co słyszałem ostatnio, jak byłem w Krakowie. Natomiast zobaczymy, ile mu zostawi jego następca, bo tutaj to jest jedyna rzecz, która jakkolwiek uwiera emerytów. To znaczy, że oni nagle przestają być w centrum i stają się jednak zależni również od woli lub niewoli swojego następcy. Znam taką historię właśnie, że wręcz przepędził młody biskup starego biskupa, ale no musiał mu zapewnić kaplicę, jadalnię. No to wszystko kosztuje. A co sobie myślisz, bo padło nazwisko Głódź, jego takim uczniem, bo biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej był biskup Kasyna, teraz ordynariusz pelpliński, zdaje się. Co sobie myślisz, jak TVN opowiada o takiej historii, że gdzieś w środku lasu jest zbudowany pałac, tak? Wielka działka. No z drona widzieliśmy rzuty, myślę, że widziałeś te zdjęcia. No to są miliony, to jest kilkanaście milionów złotych tak na oko, tak? Jak ja na to patrzę. I aparat kurialny mówi, że to jest wszystko z prywatnych oszczędności, z prywatny inwestor, ja rozumiem biskupa. Co ty sobie myślisz, skąd ten biskup tej, wydawałoby się, no nie najbogatszej diecezji ma kilkanaście milionów złotych? W kurii pieniądze, zwłaszcza w kuriach zarządzanych przez takich ludzi jak arcybiskup Głódź, no pieniądze krążyły grubymi kopertami i torbami. Tak? No, to tak. Znaczy, więc w tym sensie szansa, żeby sobie za rozmaite sprawy tych pieniędzy odłożyć odpowiednio, to nie jest aż taka trudna. To znaczy, to też znamy takie historie, co bardziej obrotnych to brzmi tak częściowo pozytywnie, nie? To znaczy, więc mówię to No i ma mechanizm, więc to kreuje tak. Ale że mamy też przypadki co bardziej takich obrotnych proboszczów, tak, którzy też potrafili sobie dobre kilka milionów z co lepszych parafii. Apartamenty pokupowali sobie na bokach. Tak? No, więc tym bardziej biskup, tak? Więc mnie to nie dziwi, że to jest możliwe. Oczywiście jest to w istocie, nazywajmy rzeczy po imieniu, no odbieranie pieniędzy, które tak naprawdę powinny należeć do wspólnoty Kościoła. No tylko tu znowu wracamy do tego, że biskupi rządzą wszystkim, w tym również kasą. Więc jak rządzą kasą bez żadnej kontroli, no to wierni, do których tak naprawdę należą te pieniądze, nie mają żadnej możliwości kontroli nad tym. Tak? Znaczy to jest tak jak z państwem. Nie? To są nasze pieniądze. Tak? Pieniądze w budżecie to są przecież nasze pieniądze. I jeżeli politycy... Ale budżet państwa jest jawny przynajmniej. No tak, tak. O to mi chodzi. Tak? Że jeżeli politycy je rozkradają, to często na bieżąco niewiele z tym możemy zrobić, ale przynajmniej tyle możemy, że raz na 4 lata możemy ich spróbować wymienić. Nie? Tak. To oni mogą się betonować i tak dalej, ale są jakieś podstawowe mechanizmy tego, że ja jako współwłaściciel tych pieniędzy, współudziałowiec jeden z 30 tam kilku milionów, mogę pójść i powiedzieć, nie, teraz chciałbym, żeby kto inny zaczął je kraść. Przepraszam za ironię, ale przynajmniej tyle mogę, nie? W kościele tego nie mogę, tak? Znaczy w kościele tego nie mogę. Teraz teoretycznie otwiera się jakaś taka furtka, że Watykan... mechanizm zgłaszania właśnie nadużyć finansowych. Dla sygnalistów, bezpośrednio do Watykanu można zgłaszać nadużycia finansowe. E-mail nawet. Tylko też
Pytanie oczywiście, no bo jeżeli nagle wszyscy mieliby zacząć zgłaszać wszystko, co widzą, oni to służby pytanie, czym się zajmie Watykan? No Watykan się zajmie czym? No najgrubszymi sprawami, które otrzyma. To jest w ogóle ciekawe, że dopiero w 2013 roku, po tym jak już zostały opisane procedery prania brudnych pieniędzy przez mafię, defraudację Świętopietrza, że tylko 2 euro z 10 euro trafiało na pomoc potrzebujących, że Teresa, która zbierała środki, tak naprawdę wpłacała je do Banku Watykańskiego, że no Cosa Nostra była finansowana, że do Polski, do Solidarności trafiały pieniądze z Medellin, tak? No Martel o tym na ten temat pisał, Mirek Wlekły też pisał o tym w swoim reportażu. Franciszek dopiero w 2013 roku powołał komisję, która w ogóle się zajmuje finansami jakimiś i od razu zablokował wszystkie procesy beatyfikacyjne, bo wszędzie po prostu to wyglądało tak, że jak masz dobry budżet, to zrobisz sobie świętego. Nie? I sobie myślę, że Watykan w ogóle nie ma absolutnie żadnej aparatury. No ma jakiegoś tam skrzynkę mailową. Z tego co pamiętam, ten niemiecki biskup ma się tym zajmować, ten kardynał. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Marx chyba, tak? Reinhardt. No właśnie. Ale chciałem się ciebie zapytać też o to, czy masz takie poczucie, że chyba nie da się podzielić uczestnictwa w praktykach religijnych, znaczy, czy w ogóle masz takie dylematy w praktykach religijnych, no bo Kościół rozumiem, że wymaga od tego, że katolik powinien się posilać tym pokarmem duchowym, którym jest Eucharystia, prawda? Przystępować do komunii, do sakramentu spowiedzi, tak? No i z tego, co pamiętam, to tak jest, nie? Nie masz takiego poczucia, że to jest jak gdyby legitymizowanie zła trochę? No bo oczywiście możesz powiedzieć, ja praktykuję dla siebie, dla Pana Boga, nie widzę tych księży, złych biskupów i tak dalej. No ale z drugiej strony, no Kościół żywi się tym, mówiąc brzydko, tak? Ale taka jest trochę definicja też tych maszyn społecznych, które opisuje z kolei profesor Polak. Żywi się tym, że ma tych ludzi, tak? Którzy po prostu przychodzą tam, spowiadają się, przystępują do tych komunii i ci funkcjonariusze Pana Boga są znienawidzeni, czy też mamy do nich dużo żalu, bo to pewnie różne są emocje, a z drugiej strony mimowolnie są zasilani przez osoby, które mają do nich dużo pretensji i są takie bezsilne wobec tego. Ja się o tyle staram nie myśleć o sobie jako osobie, która legitymizuje w ten sposób. Ja ci tego nie zarzucam, tylko myślę, że jest to uzasadnione. Tak, ale dlaczego? No bo wydaje, znaczy dlatego między innymi swoją krytykę formułuję publicznie, tak. Szeroko, publicznie, wprost, również biskupom, kiedy mam taką okazję, rzadko, ale kiedy mam to również wprost. Więc w tym sensie mam poczucie, że trudno mnie zaliczyć w poczet tych, których łatwo wykorzystać, nie? No bo właśnie. Raczej staram się być na swoją skalę, więc takim maleńkim kamyczkiem uwierającym ich w bucie. I to nie jest kamyczek, który poruszy lawinę, choć jak pisał Czesław Miłosz, lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Tak. Więc ja staram się być tym kamykiem, który tę lawinę być może przekieruje w odrobinę lepszą stronę, nie? Ale to jest też tak, że no ja mam takie poczucie, że nawet jeżeli widzę, że biskupi w sposób istotny nadużywają swojej pozycji, że mamy do czynienia z tym fundamentalnym problemem pomieszania porządków i tego, że oni właśnie są taką kastą wybranych, sankcjonującą dostęp i tak dalej, no to ja na koniec sobie myślę, że to sorry, ale to też jest mój kościół. Mhm. Ja się tak łatwo z niego nie dam wypchnąć, nie? To znaczy musielibyście się, nie zachęcam ich do tego, tak? Ale musielibyście się bardziej postarać, żeby mnie z niego wypchnąć, bo ja nie widzę powodu, żebym z tego, co jest moje, miał tak łatwo rezygnować tylko dlatego, że wy jesteście tacy, jacy jesteście, nie? Mhm. Bo ja
potrzebuję wspólnoty, ja potrzebuję rytuału, ja potrzebuję wspólnie przeżywanych liturgii, ja potrzebuję Eucharystii. I to jest... A jest dla ciebie jakaś taka granica, kiedy ty powiesz, że nie, no ja w tej wspólnocie nie jestem w stanie uczestniczyć. No bo tak, wiesz, tak trochę staram się prowokować też tą dyskusję i żebyśmy nie do końca się ze wszystkim zgadzali, ale no usłyszeliśmy słowa, które stygmatyzują osoby kochające inaczej, tak? W zasadzie programowo te władze episkopatu stare, a chyba jeszcze bardziej nowe się należy spodziewać, będą to mówić, no bo mówią, że społeczeństwo cuchnie, mówię to o arcybiskupie Wojdzie, homoseksualizmem. No Marek Jędraszewski jednak zanim dostał się do episkopatu jako wiceprzewodniczący, no nie epatował nas aż takimi słowami. No był znany z religii smoleńskiej, tak, ale to chyba w tym momencie mu się tak naprawdę zdynamizowało, kiedy dostał już tą władzę. Mamy z drugiej strony też pokazane no programowe, systemowe wykorzystanie nieletnich. Mamy olbrzymie nadużycia finansowe pokazane i jest takie pytanie po prostu, czy jest taka granica, że w pewnym momencie powiesz, nie, no tego już jest za dużo po prostu. No, że to, no, handlowanie parafiami, ty piszesz w książce, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie głodzia, nie? Bo to jest również obecne w innych diecezjach. Przypomnę naszym widzom, bo może nie wiedzą, o co chodzi, żeby dostać Kuwejt, dochodową parapię, trzeba zanieść biskupowi dużą kopertę. A on powie, że to jest ofiara, a tak naprawdę jest to łapówka, tak? No, handlowanie też urzędami. Ja już słyszałem o historiach różnych z biskupami, tak? Myślę, że no, to będą one Tak to dokładnie działa. Nie we wszystkich, ale w wielu tak. No dokładnie. I jest pytanie, czy jest dla ciebie jakaś taka granica, że pomimo wszystko ty nie będziesz miał z tym problemem, nie będziesz patrzał na tych ludzi, ponieważ wspólnota jest ważniejsza po prostu i tutaj będziemy mimo wszystko, będziemy liczyli na to, że dołożymy jakiegoś takiego swoim działaniem, swoją aktywnością, bo ty akurat absolutnie nie można ci zarzucić bierności, ale dołożymy do tego, żeby ta instytucja się jednak zmieniała. Czy ty wierzysz, że to w ogóle jest możliwe, żeby Kościół się zmienił? Ja wierzę w to, że Kościół w Polsce będzie się siłą rzeczy zmienił, bo no już się zmienia. Bo czynniki zewnętrzne to wymuszą. Tak? Znaczy, kiedy Kościół walnie o ziemię, a walnie w nieunikniony sposób, to raczej nie jest kategoria przepaści, raczej takiego, to się odbija takiego osuwiska. Nie? No, rozumiem. Takiego, że już się nie możesz zatrzymać, ale też nie spadasz po prostu prosto w dół, bo to jest znowu kwestia wysokości tego konia. No to więc Kościół, kiedy uderzy o ziemię, no to siłą rzeczy zacznie funkcjonować inaczej, tak? Tak jak w jakimś stopniu funkcjonuje inaczej w różnych miejscach świata, gdzie, nie wiem, na przykład nie ma księży i to świeccy odprawiają sobie liturgię, zapewniają sobie podstawowe potrzeby duszpasterskie, głoszą, dzielą się wzajemnie rozumieniem Ewangelii, tworzą wspólnoty, wspierają się nawzajem i tak dalej, nie? Znaczy to się po prostu w niektórych miejscach na świecie już zaczęło dziać i będzie się dziać w jakimś stopniu także w Polsce. No i ja wtedy mam nadzieję być jednym z tych, którzy razem z innymi uczniami, uczennicami, no bo dla mnie to jest ta perspektywa. Rozumiem. No, będziemy to chrześcijaństwo budować, nie żałując tego, że instytucja się rozpadła, tak? W tym sensie to nie jest tak, że, bo pytasz mnie, czy jest jakaś granica, nie? Znaczy, jeżeli chodzi o moje chrześcijaństwo, nie ma takiej granicy. Pytam o tą granicę po prostu tego, co obserwujesz, co się dzieje w Kościele, że w tym momencie sobie możesz, sobie powiesz w pewnym momencie, nie, no to nie jest Kościół, no to nie ma sensu. Ja tu chyba pokazując się, daję zły przykład, nie wiem, może nawet moim dzieciom. Jestem w Kościele jakby rozumianym również jako wspólnota i z tymi ludźmi się spotykam, z tymi ludźmi tworzę jakieś wspólnoty rozmaite, mam nadzieję, że bezpieczne. Jednocześnie staram się jak najostrzej potrafię, zgodnie z moim najlepszym rozeznaniem, krytykować to, co z tą wspólnotą, jak tę wspólnotę krzywdzą jej przewodnicy, jak instytucje, która tym ludziom powinna służyć, rozwalają i deformują. I patologizują biskupi, tak? Więc wydaje mi się, że w tym sensie dla mojego chrześcijaństwa granicy nie ma, dla mojego katolicyzmu rozumianego jako wspólnota z innymi ludźmi, którzy odnajdują się w poszukiwaniu, z jednej strony w poszukiwaniu życia Ewangelią, a z drugiej strony w, no akurat katolickim rytuale, no bo to do tego się i rozumieniu sakramentu, bo to jest tak naprawdę w tym momencie kluczowe, to również
nie, a jeżeli chodzi o moją lojalność wobec instytucji, no to ja się chyba nie jestem już wobec niej szczególnie lojalny. Ja wiem. A powiedz taką oto rzecz, Ignacy, a bo widzimy i mamy się od kogo chyba uczyć, no bo przechodzimy tam samą drogę, którą przeszły kościoły, w zasadzie wszystkie kościoły na zachód od Odry, no poza Włochami, bo to jest zupełnie inna trochę sytuacja, to jest kościół troszeczkę inny. I ja przynajmniej obserwuję tam, że tam jakiegoś wielkiego społecznego buntu nie było, to znaczy takiego nieposłuszeństwa obywatelskiego, jeśli przyjąć, że jesteśmy obywatelami Kościoła, nie? No, no nie było raczej. No, no było w Austrii, tam my jesteśmy Kościołem, ten ruch. Pewnie można by wymienić jeszcze troszeczkę. No, w Holandii to były lata pewnie 70. Humanewite i później, ale w tej chwili tam w zasadzie takiego problemu już nie ma, no bo ludzi w tym kościele jest bardzo mało i tam jest realizowany ten taki wariant czeski, bardziej chyba taki ateistyczny, czy też taki, że ludzie jakoś wierzą w coś, ale niekoniecznie w instytucje, praktykują poza tą instytucją. Jaka myślisz, to jest perspektywa i ilu lat? Wiem, że to jest trudne pytanie i zupełnie takie naiwne, ale pytam na ciebie dlatego, że ja mam takie wrażenie, że jakby mi ktoś kilka lat temu powiedział, 10 lat temu, w jakiej sytuacji my będziemy teraz żyli, że opowiadanie o tym, że Jan Paweł II był partnerem, patronem pedofilii, że promował osoby homoseksualne w kościele, chociaż jednocześnie je zwalczał i tak dalej, no to mi się nie śniło. To znaczy bym pomyślał, że to jakiś wariat opowiada mi jakieś historie. Sen wariata to jest, nie? No w tej chwili no mamy, no media oświetlają coraz bardziej, coraz to nowe historie. 7 milionów ludzi odeszło od praktyk religijnych. W zasadzie co trzeci katolik ma jakiś związek z praktykami religijnymi, bo znacząca większość już nie. To chyba są nawet badania nieaktualne. 2% respondentów uważa biskupów za jakiekolwiek autorytety. I pytam się ciebie o to, bo profesor Tomasz Polak rozmawiał ze mną i z Stanisławem Obirkiem, zapraszam was do odsłuchania tego odcinka, mówi, że to będzie 2035 rok. Zastanawiałem się, skąd on to wziął, ale tak pytam się o to, czy ty myślisz, że to tak rzeczywiście będzie się dynamizowało? Oczywiście szacunki tutaj są niezwykle różne, bo jesteśmy w bardzo dynamicznej sytuacji, no bo mówisz o tych 7 milionach ludzi, którzy odeszli od praktyk religijnych, a wiemy, że między innymi wydarzeniem, który zdynamizował to odejście, była pandemia, której 10 lat temu no, się nie spodziewaliśmy. Tak. I to zamknięcie ludzi w domach, zamknięcie kościołów i to, że iluś katolików, katoliczek wcześniej praktykujących zobaczyła, że nie można powróciło do praktyk religijnych po ustaniu obostrzeń covidowych, no to jest coś, co trudno było przewidzieć, ale w tym sensie to było urealniające. Tak? To znaczy, to nie była przyczyna. To był pewien katalizator procesu, który i tak by się wydarzył, tylko został przyspieszony przez to, że ktoś naocznie dostrzegł, że nic mu to nie robi, tak? W tym sensie. No tak pod względem, nie wiem, duchowym, życiowym i tak dalej, nie? Więc mogą też być tego typu wydarzenia dalsze, nie? Znaczy choćby kwestia odpukać wojny, też może zmienić i rozsypać wszelkie przewidywania dotyczące jakiekolwiek przewidywania dotyczące przyszłości, przyjmując ją katastrofie klimatycznej, nie? Ale gdybym miał mówić takim bez tych nieprzewidzianych, ekstraordynaryjnych sytuacji, tak. No to wydaje mi się, że ten, albo 2035, mówi profesor Polak. Że wtedy... No nastąpi po prostu zmarginalizowanie się kościoła całkowite. Myślę, że trochę na wzór irlandzki, tak? No tak, na przykład. Znaczy ja myślę, że tak, no 2035 ja bym chyba, być może ze względu na siłę i liczbę, i liczby przesunął to, że 2035-2040. Aha. No, bo chyba, że musiałoby się nastąpić coś zupełnie nieprzewidzianego w działaniu samego kościoła, ale to się raczej nie wydarzy. No, prędzej będzie kolejna pandemia, niż polscy biskupi się ogarną. Tak? No, bo też mówisz o tych historiach braku oporu. Tutaj jakimś takim... Zasobie obywatelskim takim w kościele. No, jakimś takim wyjątkiem jest Chile. Tak? To znaczy, to są te historie, kiedy to właśnie wie
wierni Kościoła. Wymusili zmiany. Wymusili zmiany. To wierni Kościoła. No tam zapłonęły kościoły też. Okupowali najpierw kościoły, protestowali pod kościołami, w końcu to wierni Kościoła podpalali świątynie. Tak? No to mówimy o sytuacji już skrajnego, znaczy skrajnych też metod. Desperacji też. Oporu, tak. Ale to robili w dużej części wierni Kościoła i wierne Kościoła. Tak? Więc to jest taki przykład tego wewnętrznego, oddolnego ruchu, no który, jak widać, okazał się skuteczny o tyle, że tam papież wymusił podanie się do dymisji, nie przyjął ostatecznie wszystkich, ale wymusił podanie się do dymisji całego chilijskiego episkopatu. Tak? I mówimy o społeczeństwie, no właśnie w tejże Ameryce Łacińskiej, o której wspominaliśmy jako bijącym sercu Kościoła. Aha. No tak, rzeczywiście, tylko przypomina mi się taki protest w związku z tymi wydarzeniami, które miały miejsce w archidiecezji gdańskiej. Tam, zdaje się, zorganizowała taki protest. Justyna Zorn. Tak, Justyna Zorn. Było ogłoszenie też w La Republice, z tego co pamiętam, i taki apel do papieża o odwołanie polskich biskupów. No i oczywiście głośne, bardzo potrzebne, spektakularne zdarzenie, no ale jednak garstka za tym poszła. No tak, zgoda. Więc w tym sensie ja tylko podałem ten przykład Chile jako istniejący, ale wydaje mi się, że to jest ten scenariusz, którym pójdzie Polska. Mi się wydaje, że Polska idzie bardzo konsekwentnie, oczywiście ze swoją specyfiką, bo każdy kraj ma swoją specyfikę, choćby uwarunkowaną historycznie, no ale idzie drogą Irlandii, a nie Chile. Ja myślę, że zacznie iść drogą Czech trochę. Ale nie chcę tego tam jakoś uzasadniać, żeby oddać ci głos, a chciałem się spytać też o te zasoby obywatelskie polskich katolików. Obywatelskie w tym sensie takiej sprawczości w obrębie społeczności, w której funkcjonujemy, czy to religijnej, państwowej, samorządowej, nie? I jest takie pytanie do ciebie, czy to jest pochodna takich ogólnych tych zasobów, które mamy? No bo widzimy, są wybory samorządowe, no i w zasadzie ludzie się oplakatują, no obiecają sobie tam gruszek na wierzbie, tak? No pójdą jacyś ludzie, którzy często chcą po prostu zarobić jakąś dietę, tak? Ludzie, którzy mają dobrą pracę, mówią, po co ja się będę w to pchał, nie? To pokazuje takie niskie zasoby nasze, takiej odpowiedzialności za nasze miasto, nasze osiedle i tak dalej. To samo widzimy w wyborach politycznych. Czy dla ciebie to, że w Kościele pomimo takiej masy i zaangażowania, no jeszcze jednak Polska jest tym bastionem katolicyzmu w Europie, nie ma takiego odśrodkowego, silnego ruchu, który byłby obecny w każdej parafii, wykazywał takie niezadowolenie, okazywał protest, zwracał uwagę, jeżeli są jakieś takie, nie wiem, polityczne kazania, zachowanie nieadekwatne księży, no to właśnie dla ciebie to jest pochodna tego zjawiska w Kościele, tego całego naszego społeczeństwa, które jest takie, no uczy się wolności tak naprawdę, bo takiej tradycji nie mamy wolnościowej, historia nam to pokazuje. Czy też to jest właśnie specyfika kościelna, gdzie jest powiedziane, że nie będzie ogon merdał psem, dzieci, ryby i wierni głosu nie mają? Myślę, że to są zarówno te dwa elementy, które wskazałeś, jeszcze jeden trzeci, który chciałbym podkreślić, bo wydaje mi się istotny, to jest to, że w Polsce jednak przez dekady dominującym modelem katolicyzmu był taki katolicyzm kulturowy, to znaczy, że taki jest z przyzwyczajenia. I w tym sensie z takiego katolicyzmu też stosunkowo najłatwiej jest to zrozumiałe, nie oceniam tego, najłatwiej jest zrezygnować. Tak? To znaczy, w związku z tym, w sytuacji, kiedy ktoś zaczyna czuć się w kościele, w budynku, w swojej parafii, w kościele diecezjalnym i całym ogólnopolskim nie u siebie, no to raczej nie wznieci buntu i nie będzie budował ruchu oporu, tylko po prostu sobie pójdzie. Jest to skądinąd racjonalne wyjście z takiej sytuacji, tak? To znaczy, jeżeli ktoś się czuje w kościele nie u siebie, a jednocześnie nie zależy mu aż tak istotnie ani na kościele, ani na chrześcijaństwie ta wiara. Bo jest to dom kultury dla niego taki. Tak, no to wtedy po prostu zaczyna chodzić do innego domu kultury, tak? Niekoniecznie z krzyżem, do teatru, z krzyżem na dyskotekę, na dachu, nie? No i w tym sensie wydaje mi się, że ten element też jest istotny, tak? To znaczy, że jeżeli to jest
I mówię to, mówię, nie, opisowo, a nie ocennie, tak? Znaczy, mm-hmm. To nie, nie, jasne, nie mnie jasne, oceniać jasne. Wiarę innych ludzi, nie? Nie, pytam, bo... Ale też poza tym też to jest po prostu zupełnie naturalne, że ludzie wychowywani w określonej kulturze, w określonej wierze, w określonej tradycji ją pielęgnują, nie? Mm-hmm. Więc, ale jeżeli to jest, zatrzymuje się na tym poziomie i nie było jakiegoś elementu wtajemniczenia, a Kościół w Polsce duszpasterską przez lata tak naprawdę pielęgnował tradycje, zwyczaje, rytuały, mechanizmy, pewien prosty kalendarz liturgiczny i tak dalej, a nie właśnie wtajemniczenie, próbę wciągnięcia ludzi w doświadczenie wiary, w związku z tym spotkania z tą transcendencją, tak? No to w efekcie wielu ludzi pozostało właśnie na tym etapie przyzwyczajeń. No to z przyzwyczajeń stosunkowo łatwo, najłatwiej zrezygnować z przyzwyczajeń niż z elementu tożsamości. Nie. To trochę wracam do tego, dlaczego bo tożsamość jest bardziej oczywiście wmurowana i jest bardziej taka po prostu niezależna, jeśli chodzi o tą warstwę zewnętrzną, tak bym to nazwał. Procentowo myślisz, jaki to jest procent katolików kulturowych? Ale wiem, że to jest strzelanie w ogóle. Nie podejmę. Ale rozumiem, że masz na myśli większość, znaczącą, lwią większość. Albo istotną część. Tak. Istotną część, tak, dobrze. No to mówiliśmy o wiernych, jakoś sobie to wyjaśniliśmy, dlaczego oni w tej, zwłaszcza ci katolicy kulturowi, nie zmieniają tego, ale po prostu sobie odchodzą. No i biskupi widzą, że ci ludzie odchodzą. To są już twarde liczby, tak? To nie tylko seminaria, szkoły, lekcje religii i tak dalej. No i wydawałoby się, że co robi szef, jeżeli biznes źle idzie, nie? No restrukturyzację jakąś robi, nie? Ja oczywiście patrzę nawet, jeśli chodzi o jakiś taki projekt duchowy, nie? A my mamy zmianę w episkopacie, która jest kompletnie jak gdyby jeszcze taką twardą reakcją, nic nie zmieniamy, ani kroku dalej. No przecież piję tutaj do zmian w episkopacie. No, legitymacja od polskich biskupów do dalszego kierowania polskim kościołem. Oczywiście ono ma wymiar symboliczny, ale jednak symboliczny to ważny, tak, i bardzo znamienny. Dostają biskupi, nie wiem, jaki jest arcybiskup Kupny, bo o nim to ja nic nie wiem, tak? Kompletnie żaden. On jest żaden, no właśnie. W różnych sprawach jest też oczywiście. Konserwatywny. Jak każdy wybieralny polski biskup. Tak, konserwatywny. Bardzo, no właśnie, ale arcybiskup Wojda, to jest jednak człowiek, który dał się poznać jako ten taki twardy po prostu beton, człowiek, który nie rozumie w ogóle świata, w którym żyje. Jest pytanie, czemu oni sobie to robią? No bo z punktu widzenia dochodów, które przynoszą wierni, zatrzymania pewnej kompromitacji, uratowania jakiegoś jeszcze wizerunku na zewnątrz, żeby chociaż dać człowieka, który wiadomo, będzie konserwatywny, ale przynajmniej nie będzie miał takiej karty homofobicznej, nie? A to wygląda jak nawet na taką prowokację. No to co, oni nie wiedzieli po prostu, że ludzie od razu wyciągną te występy Wojdy? Myślę, że wiedzieli, ale myślę, że im to nieszczególnie przeszkadza, A może o to im chodziło, żeby pokazać właśnie. Porównując to do, nie wiem, funkcjonowania firmy, zakłada się to, że w kościele w Polsce jako instytucji ktoś wśród tych biskupów, że większość tych biskupów myśli o tym w kategoriach, po pierwsze, jakoś długofalowe, po drugie, w interesie i odpowiedzialności za jakąś, nie wiem, misję, nie, że szumnie to nazywając. Nie, z ich perspektywa jest bardzo krótkoterminowa i bardzo krótkowzroczna i bardzo nastawiona na własną sytuację. A ta sytuacja oznacza, że oni do emerytury mają 10 lat, 12 15, bo przecież mniej więcej tyle. Nie pamiętam, ile dokładnie lat ma Wojda, ale to są tego typu perspektywy. Niecałe 10 lat. Na pewno. No i to jest taka perspektywa, w której można jeszcze wierzyć, że uda się utrzymać, status quo się uda utrzymać na tyle, że dojdą do tej emerytury w miarę wygodnym funkcjonowaniu. Ale mówisz o finansowym statusie. Ale o finansowym statusie, o trochę społecznym statusie, o sytuacji, w której niekoniecznie jeszcze musisz się mierzyć ze wszystkimi możliwymi, najważniejszymi wyzwaniami, problemami, decyzjami i tak dalej, nie? Aha. No i że i w związku z tym, a co po nas? No potop, tak? Jakby i to jest, to jest ta perspektywa. To Tomasz Polak o tym właśnie mówił, że właśnie oni mają jeszcze za co żyć.
O to chodzi. Tak. No, oni jeszcze mają, ich następcy, czy jeszcze kolejni biskupi nawet będą już musieli podejmować te decyzje o licytowaniu budynków, sprzedawaniu kościołów, sprzedawaniu gmachów, seminariów i tak dalej, ale oni może jeszcze nie. Oni nie są zdolni do tego, żeby większościowa grupa biskupów w Polsce jest kompletnie niezdolna do tego, żeby podjąć się też ryzyka i procesu i wyzwania, jakim jest zmiana czegokolwiek, a jednocześnie są niezdolni, a jednocześnie są na tyle wygodnie usadowieni, że liczą, że przetrwają. I to spytam jeszcze na koniec, to kiedy kreślimy pewne scenariusze, rozmawiamy na temat właśnie tej takiej masy krytycznej, tych kamieni, tej lawiny, to są takie paralele, takim osuwaniu się, to ty myślisz, że te zmiany, które miały miejsce, one spowolnią dojście do tego momentu, o którym ty mówisz, kiedy ten Kościół będzie musiał być, często się Ratzingera powołuje, tą owczarnią, taką skromną, bez wpływów, bez przywilejów, bo chyba o taki model ci chodzi. Czy też spowolnią dojście do tego momentu? Bo ja ci powiem, zdradzę, że ja uważam, że to jest dobry wybór, dlatego że on jeszcze bardziej zdynamizuje niezadowolenie społeczne i nie liczmy na to, że biskupi zreformują ten Kościół, ale właśnie to niezadowolenie chyba już bardziej tak. No, jeżeli jakiś efekt będzie tego typu, to dobrze, tak? To znaczy, ja też się absolutnie nie spodziewałem, że Wojda i Kupny cokolwiek tutaj zmienią. Nie wiem, czy widziałeś takie zdjęcie, nie jestem fanem kardynała Nycza, ale jest takie znamienne zdjęcie z momentu wybrania Wojdy na przewodniczącego, kiedy tam różni biskupi klaszczą z uśmiechami, niektórzy klaszczą z marsowymi minami, a kardynał Nycz tak leży na oparciu, nie w ogóle nie klaszczy, nie patrzy na innych z zamkniętymi oczami i tak dalej. No i kardynał Nycz nie jest jakimś, nie jestem ostatni, żeby być jego wielkim admiratorem, ale on rozumie troszkę więcej, tak? Pod koniec, zwłaszcza swojego funkcjonowania, troszkę więcej zrozumiał z tego, w jakim miejscu znajduje się dziś Kościół. I on sobie zdaje dokładnie z tego sprawę, tak? To znaczy, że wybór takich ludzi jak Wojda i Kupny, tak interpretuje jego postawę, że wybór takich ludzi jak Wojda i Kupny, to jest oczywiście odstrzeliwanie instytucjonalnemu Kościołowi stóp dalsze. Ale to chyba dobrze. Ja tak jak mówię, mi się wydaje, że jeżeli mnie interesuje przyszłość chrześcijaństwa w Polsce, a mnie obchodzi przyszłość chrześcijaństwa w Polsce, a nie instytucji Kościoła, tak, zwłaszcza w obecnym jej kształcie, to jestem przekonany, że instytucja w obecnym kształcie musi uderzyć o ziemię, tak. No dobrze, i tym optymistycznym akcentem chyba skończymy tę rozmowę. Autor Pastwiska, Ignacy Dudkiewicz, był moim waszym gościem. Polecamy serdecznie tę książkę. Jest też rozmowa Marka Sekielskiego z Ignacym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.